Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. No halo, tutaj Purpos jest ze mną. Cześć, witamy was w Creepsach po dosyć długiej przerwie na moim kanale, ponieważ zapowiedziałem odcinek z 1.9, a powstała nowa edycja 1.9 i potem zapowiedziałem w innym odcinku, żebyśmy zgłaszali domki na 1.9, a zgłosił się tylko jeden domek na 1.9, więc musiałem wybrać jakieś losowe, więc będzie dzisiaj 5. Także pierwszy domek jest przed nami, jest bardzo piękny, 10 na 10. Dziękuję. Tak, żeby będzie dzisiaj 5, bo wszystkie są work in progress, under construction, jak to mówił Wertes przed odcinkiem i Home C1 się jako... Tak, ja jeszcze tylko dodam, bo tutaj kiedyś mówiłem, że będę robił creepsy i parę osób mi tam, znaczy dużo osób mi zgłosiło domki, także jeżeli zgłosiliście wtedy domki i już nikomu innemu nie zgłosiliście z administracji, to możecie spokojnie zgłosić, bo mi coś nie wypaliło, ale już planuję zrobić, ale to już u mnie będą zgłoszenia, o. Spoczko. Jak ktoś tam zgłaszał, to niech się nie boi zgłaszać raz jeszcze. Następny odcinek z 1.8. O, okej. Okay. U mnie przynajmniej. No i teraz lecimy. Tak. Dobra, to tepaj do mnie. Jestem. To jest jedyny domek, który się zgłosił. Jedyny. O kurde. Jest szałowy, bardzo dużo czasu nam zajmie, wie tak. Witaj, mój nick to Passat B5. Dobre. Volkswagen, proszę się do nas zgłosić, bierzemy 10 tysięcy za odcinek. I wtedy on, ten domek wtedy wygrywa. Dokładnie. A to mój domek w stylu włoskim, ale według mnie bardzo przyjemny. Italiano. Bardzo ładny domek, został już zwiedzony. Serio? Czekaj, aż wejdę. O kurde. No serio, tylko że ja mówiłem, że ja będę pobłażliwie trochę bardziej traktował, nie? Aha, ja świetnie, ja tu nie mam podpisów, bo nie przeniosłem jeszcze, ale przeniosę, zaraz to zrobię, zaraz po odcinku, więc przeniosę. Czyli mówisz, że Passat B5, tak? Passat B5, tak ja jak mówię... podpis zostawię, bo mam tutaj taki fajny pliczek brodaci.txt i tam po prostu... Rozumiem. O, patrz, Passat B5 tu jest. Tak? No to właśnie się pewnie zdziwił, bo mu podpis zawisiał. Co on robi, on nas widzi? Nie. Rzuca teksami. No bo widzisz otwarte drzwi i w ogóle, nie? Dobra, słuchaj, ja tutaj pobłażliwie traktując ten domek, daję... Jezus, bardzo pobłażliwie, no. Dałem tyle punktów. Dobra, to ja też pobłażliwie 6 na 10. Wow! O, to ty to dopiero pobłażliwie pojechałeś. Więc razem 10 punktów. Okej. Bo ja dałem 4. Tak jest. Dobra, lecimy do kolejnego domku. No wiesz, jak pobłażliwie, to pobłażliwie. No ale no to by miało dwóje u mnie, więc... No dobra, sprawdzisz, czy to domek? Ps info? Jasne, ps info. Kublok. Kublok. Chciałbym od razu podkreślić, że Kublok się nie zgłosił. To są już, że tak powiem, wszystko, co sam sobie znalazłem domki na serwerze, więc możecie teraz od tego momentu możecie zgłosić jeszcze raz. W sensie, no, Passat już nie, bo się zgłosił sam. Tak. Ale cała reszta może się zgłosić jeszcze raz, to nie ma problemu, bo po prostu to jest, że tak powiem, sam sobie to wybrałem. Słuchaj, z zewnątrz domek wygląda bardzo dobrze jak na nową edycję. No. To naprawdę to ładny domek będzie. To wejdź do środka. No, w środku już widzę, co jest, bo jest absolutnie pusto. I tutaj jeszcze nic nie jest zrobione, ale ten domek myślę, że ma potencjał i to będzie całkiem... Wpyta domek, jest przemyślany, fajnie, że śnieg tu jest użyty. Fajnie, to zaczyna wyglądać fajnie. I ja tutaj tak śmiało za ten domek, mimo że kompletnie niedotknięty w środku, daję tyle punktów. Dobra, to jako, że... O, Kublok akurat przyszedł. Naprawdę? No. To jest. Widzę, że wszyscy trafiają do tego. Czekaj, wyjdę z Wanisza. Ej. Patrz, nie widzi mnie. Cześć, halo, ej. Dlaczego mnie nie widzisz? Olewasz mnie, no, próbuje nas bić w ogóle. Tak? No, próbował nas bić. Trzymaj podpisik, tak, dobra. Ja tutaj skoczę do tych wszystkich domków, też zostawię swój podpis, ale to już mówię... Po odcinku. No, jak zrobisz, dobra. Czyli pobłażliwie nowa edycja, patrzę na tylko z zewnątrz.
No wiecie, dzisiaj taki unikalny odcinek, gdzie dostajecie naprawdę wysokie noty, no nie? Także ode mnie tutaj będzie 7 na 10. No ja też dałem o jeden punkt więcej, czyli 5 punktów, co razem nam daje 12. Jeszcze brałem pod uwagę to, że on się sam nie zgłosił, więc gdzieś no to też trzeba na to popatrzeć. Dobra, 12 punktów, no tak. To jest bardzo dobra ocena. I gratulujemy, na razie jesteś liderem, Kublok. To będzie bardzo szybki odcinek. Home C3. O! O proszę! No to tutaj respekcik. Ty, ja tu byłem. Byłeś tutaj? Quest info. No ja chyba tu byłem na podglądaniu. A no widzisz. Ja, co to za nick? Crichton.pl. Crichton.pl. To jest również domek, bo tak jak mówiłem, teraz już wszystkie będą wybrane przeze mnie, niezgłoszone. Respekcik, Crichton.pl. Respekcik, bo no, już ładnie. Rozbudowana farma, ziarcie masz, już nawet z endu przeniesione roślinki. Domek z zewnątrz wygląda całkiem w pytkę. No, w środku powiem ci, że on jest, no kurde. Patrz, maskę Zorro nawet wylosował już z nowej skrzynki. No. No. Piwnica jeszcze zblokowana, wchodzę na GM3, żebym tutaj bardziej oblikał. No ja już też wchodzę do środka. Tak, piwnica jeszcze jest w trakcie, dlatego jest zablokowana. Łe, no kuchnia już odwalona. No. Łe, tutaj jest już naprawdę, no tak, w pyteczkę bym powiedział, nawet bym powiedział, że bardzo w pyteczkę. Mięsnego laptopa Ice Hub by Apple, no. On ma Ice Huba, widziałeś? No widzę. No, jestem pod ogromnym wrażeniem. No. Bardzo ogromnym wrażeniem nawet bym powiedział, bo to już jest tak... To już jest domek, który mógłby się pełnoprawnie zgłosić do Cripsów. Może nie... Znaczy po prostu piwnicy jeszcze brakuje, nie? Ale to wiesz, okay. Nie, na przykład Crysis nigdy piwnicy nie zwiedza, więc... A to ja zostawię pamiątkę w piwnicy. Znaczy no i prezent, fajnie. Nie? Wejdzie zobaczyć, a tu item framing i podpis. No i fajnie. Price. No i fajnie. No, powiem tak, no ten domek może i nie miałby... może by nie wygrał odcinka, ale mógłby już być pełnoprawnym domkiem na Cripsy i na pewno nie dostałby najniższej oceny ani z tych rzeczy, także ja tutaj za ten domek daję tyle punktów. Dobra, ode mnie 8 na 10. To ja dałem 9. 17 punktów, no jesteś niekwestionowanym liderem w tym momencie. No ale też, no zobacz, ze wszystkich trzech domków, które do tej pory zwiedziliśmy, ten jest absolutnie najlepszy, nie? Tak, tak. Także gratki. Home C4, tak? Teraz będzie? Home C4, tak jest. Możesz do mnie... Tak. Się dzieje. Się dzieje. Powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Bo robicie to jest już... Vinegard Vader. Vinegard Vader. Powiem ci, Vinegardzie Vaderze, że respekcik za ilość zwierząt już, że masz wszystkie skompletowane praktycznie. I że ten domek też jest taki... No taki. Taki już nawet stojący bym powiedział. Taki nie rozlata się, nie? Ty, on... I on też tu jest. Patrz na to. To nieźle. Normalnie dzisiaj no wszyscy właściciele domów są u siebie. Wewnątrz też już coś się zaczyna dziać, co prawda nie za wiele, ale się zaczyna dziać. Mhm. Także też respekcik. No tutaj respekcik w ogóle. Co ja dzisiaj mam z tym respekcikiem? Nie wiem. Przebieg obok podpisów nie zauważył. Nie spodziewał się nawet. Wejście do kopalni już jest nawet, zobacz, tak ładniej zrobione. Tak, no. Tu się dzieje. Tu się nawet bardzo, bardzo dzieje. Ja za ten domek daję taką ocenę. To ja dam szósteczkę. Sześć. Temu pierwszemu dajesz szósteczkę i temu dajesz szósteczkę? Dobra, przepraszam, dałem 7, bo poprzedniemu dałem 8. No właśnie tak, ja też dałem o jedną ocenę w dół, 8 punktów ode mnie tutaj. Bo już się gubię z tym pobłażliwym i nie, i tak po prostu. No bo tutaj już są te domki, kurde, na takim poziomie, że to się zaczyna gubić, nie, człowiek? No bo to już, to nie jest poziom poziom tych domków nie jest już do poziomu pobłażliwego. Głupoty pierdziele, nieważne.
Nieważne. 15 punktów, właśnie. Masz drugie miejsce w tej chwili. Home C5. Ocie, panie. Ocie, panie. Tutaj to nawet jest już... Jesteś tutaj? Już idę, już idę. Jestem. Nawet jest kuń do góry nogami. I powiem ci, że tutaj to już jest tak, no tak nawet zadbane o zewnętrze, to już też taki gotowy produkt. Dobra, tutaj widzę, że są dwa koboidy, bo mi pokazuje pana kosiarza i avogardo.pl, także tutaj sprawdzę może kto to budował. Pyk. Patrz, dla osób właśnie wykopało deksy. A trzecia osoba to budowała tak właściwie. Matko, naprawdę? Tak, Zezia 15 i pan kosiarz. No to może uznajmy, że... Nie wiem. No nie wiem właśnie. No to jako, że kobieta, to uznajmy, że Zuzia 15. W ogóle nie przypomina ci to Zezia. Czegoś? Zezia? Tak, Zezia. Zobacz, tutaj było już coś takiego. Takie coś, po czym skacze, to już było w innym domku dzisiaj. Ty, ktoś tu biega? Krasiak. A oni tutaj pewnie dzielnice robią, bo właśnie dużo tak się zbiera i sobie robią takie dzielnice i bardzo blisko się budują. Widzę. Dobra, z zewnątrz już całkiem w pytkę, wchodzimy do środka. Kurde, no kolejny pełnoprawny domek, już zaraz co tu się dzieje w środku. No. Najsowo. Skrzynka Zezia 15. I skrzynia pan kosiarz, bo pana kosiarza jest działka, ale Zezia 15 tutaj dużo roboty odwaliła. Czyli mówiąc krótko, to jest ich wspólna działka. Tak, no ale jako, że brzmi mi to na kobietę, to uznajmy, że to jest domek Zezi. Join the dark side, we've got cookies. No dobra. Tak właśnie, co prawda bardzo mnie namawiali na ten dark side. Tak, a przeszedłeś na dark side? Ciasteczka mnie nie namówił. Nie, kurde, mnie to od razu przekonali ciasteczkami. Ja już jestem dawno dark side. Co prawda też pod ziemi nie ma. Ale to wiadomo. Sraj taśma jest za to. No ale tu jest zewnętrze też dodane, więc tu też jest naprawdę kozacko. Kurde, no. Dobra, ja tutaj daję taką ocenę. Dobra, to powiem ci, że to ty decydujesz w tym momencie. Ja tu daję znowu 8 na 10. 8 na 10, ja dałem 9. I co teraz? W tamtym dałeś też 9? Tak. Ja dałem 8? Tak, chyba tak. Chyba tak było, nie? W trzecim domku było, tak? Ty dałeś 8 tam? No i nieważne, no dwa domki zdecydowanie górują nad całą resztą tutaj. No może nie zdecydowanie, ale górują nad całą resztą. Także ja po prostu uznaję, że wygrywają te dwa domki. Co ty na to? Okej. Okay. Czyli domek 5 i domek 3. Gratulujemy wam serdecznie i zaraz po odcinku ja przekopiuję skrzyneczku i wam wsadzę po podpiseczku i po wygraneczku podpiseczku. Znaczy, tak zrobisz. Dokładnie tak. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć! Cześć!